Barek, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was dzisiaj z wersją jakąś makijażową. Przy okazji wykorzystamy sobie parę produktów, przetestujemy parę produktów, będę mogła Wam pokazać, jak one się spisują, jak one się zachowują. Na pierwszy rzut poleci na pewno z NYXa, ten Total Control. To jest dokładnie ten produkt. Ja go zakupiłam za 2 funty na promocji. Regularna cena tego produktu, słuchajcie, to jest 14 funtów. Także naprawdę super oferta mi się trafiła. Jest to produkt, który możemy, słuchajcie, albo dać przed jako bazę, albo zmieszać z naszym podkładem, uzyskując coraz to lepsze krycie. Także ociupinkę sobie na pewno jego damy. Jeżeli chodzi o to, co już jest na mojej twarzy, to poza pielęgnacją jest Urban Decay Quick Fix i to jest dokładnie ten produkt. Ja go zastosowałam, jest to Hydra Charged Complexion Pre-Priming Spray o pięknym zapachu kokosa. Także to już jest coś, co już użyłam. Następnie, jeżeli chodzi o ten Total Control, dodam go do podkładu, a podkład oczywiście Evaline Liquid Control. Także te dwa produkty będą jakby ze sobą zmiksowane. Ja mam podkład w kolorku, słuchajcie, 040, przypominam Warm Beige. Na pewno wiem, że trzeba go trochę zmieszać, także lejąca dość konsystencja. Jeżeli chodzi o usta, to jeszcze nie wiem. Poza kamerą, słuchajcie, chciałam przetestować, znaczy przetestować, sprawdzić sobie, czy w ogóle go użyję. I wiecie, co Wam powiem, że no, jestem zdenerwowana. Jestem zdenerwowana, rozczarowana, bo wydawał mi się w opakowaniu tak ładny, a on się mieni na żółto i niekoniecznie mi będzie pasować. Niestety, ja zresztą za chwilę Wam posłuchuję te wszystkie produkty i wtedy dopiero wybiorę to, co będę chciała użyć. No niestety, NYX 7 funtów i nie wiem, czy go będę używać. Jeżeli chodziło o aplikację, super, jeżeli chodzi o konsystencję, super, ale jednak nie do końca ja się czuję i widzę w tym kolorze. Ale za to być może przetestujemy sobie lub użyjemy któryś z tych, bo reszta tutaj to są przeźroczyste, więc to są tylko plampery różnego efektu widocznego, ale tutaj któryś z tych produktów myślę, że świetnie się spisze, albo matte mi metallic ze Slicka, tak? Czy to było też ze Slicka? Tak. Albo Lip Shot Gloss Impact w tym kolorku, także zobaczymy, jeszcze nie wiem. Na pewno przetestujemy w końcu, jestem mega ciekawa tego produktu, jest to NYX Worth the Hype, także pogrubiająco wydłużająca maskara. I co jeszcze sobie przetestujemy? Przygotowałam, słuchajcie, sobie paletkę. Paletkę będę chciała użyć znowu tą. Ja nie wiem dlaczego, ale... O, widzicie, wszystko się tutaj odbija, co leży przede mną. No. Także na pewno będę chciała użyć tą z Revolution i to jest Sofix, Sofix. Jak chcecie wymawiać, tak wymawiajcie, jest to Extra Spice, nie jest to ta paletka, ja będę chciała bardzo polecieć w te brązy i tutaj w ten może fioletoróż, jeszcze nie wiem, nie mam jeszcze opcji tak naprawdę. Nie ukrywam, że też bym chciała przetestować Wam, być może nawet to się dzisiaj stanie, jeszcze nie jestem pewna, czekajcie, tylko pozwólcie, że otworzę, może ten cień przepiękny z NYXa, ten pojedynczy i jest to 09 kolorek, także zobaczymy, słuchajcie, ja jeszcze do końca jakby nie mam sprecyzowanego tutaj pomysłu, więc to jest ta paletka. Jeżeli chodzi o konturowanie, o bronzer, ocieplenie twarzy, to myślę, że zastosujemy sobie oczywiście Smashbox. Ja bardzo polubiłam się z tą paletką i poza paletką, poza tymi trzema kolorami z Maxineczki, to właśnie to jest jakby druga opcja, której bardzo często używam, a ten cień jest idealnym cieniem bazowym na całą powiekę lub na łuk brwiowy do oka, także super opcja, no i myślę, że się nie powstrzymam jednak przed smashboxowym rozświetlaczem Smashbox plus Vlada i ten odcień Rosemantic, ja po prostu go ubóstwiam i myślę, że niestety się nie powstrzymam i pewnie delikatnie wyląduje też na mojej twarzy. Jeżeli chodzi o łuk Cupidyna, to chyba poleci ten cień, ja bardzo go lubię właśnie do tego zadania, także paletka z Pixi.
Pixie by Petra. Bardzo lubię tą paletkę rozświetlaczy. No i co? Ja myślę, że to wszystko. To wszystko. Także ciekawostką będzie ten produkt, myślę. Ciekawostką i nowością będzie dla nas ten produkt. Ja sama jestem go mega ciekawa. Tak i zarówno tutaj jakieś dwa produkty. Jeszcze nie wiem, który zastosujemy. Nie mam żadnego pojęcia, który z tych. Nie wiem czemu, ale coś jestem skłonna dzisiaj ku temu kolorowi, bo myślę, że nawet bardziej będzie mi tutaj do stroju odpowiadał. A jeżeli chodzi o strój, jakby ktoś pytał, to jest to bluzeczka z What's Mode. Z What's Mode z mojego zamówienia. Także co? Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteście ciekawe, co nam tutaj dzisiaj wyjdzie na moim fejsie, to zostańcie ze mną. Mam nadzieję, że tło Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, przygotowałam Wam coś takiego. Ale zauważyłam, że odbija mi się to światło, więc myślę, że dopiero do nagrywania może wieczorem i musiałaby być naprzeciwko mnie lampa. A póki co niestety muszę się posłużyć światłem dziennym, jakie jest dokładnie naprzeciwko mnie. Także przejdźmy może już do samego makijażu. I zaczynamy. Także zaaplikuję sobie wcześniej wymieszany podkład. Aplikuję go pipetką, dosłownie wcale nie w dużych ilościach. Ponieważ ja dzisiaj nigdzie absolutnie nie wychodzę, ale za to będę chciała przyjść do Was jeszcze z jednym filmem. Także aplikuję dosłownie tyle produktu. Do tego za chwilkę dodam właśnie te kropelki. I teraz robię dokładnie to samo. Wymieszam, bo to też było takie dość lejące. Mamy również tutaj pipetkę. No i uwierzcie mi, że dosłownie, o, naprawdę po ociupince tego dodam, bo to jest bardzo... Bardzo taki biały ten produkt, muszę Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że nie przesadzę. Ja w ten sposób jeszcze go nie używałam, przyznam szczerze. Także nie wiem, co to dzisiaj będzie. Wyglądam na razie po prostu śmiesznie. Ok. Biorę teraz zwilżoną szczoteczkę i aplikuję wszystko razem. Nie stosowałam go, powiem Wam szczerze, teraz w ten sposób, jaki to teraz robię. To jest to pierwszy raz, ja go dawałam oddzielnie, jako po prostu bazę któregoś razu i naprawdę fajnie się spisał. Jaką ilość musiałabym jego dać, żeby faktycznie zakrył on jakieś nasze niedoskonałości. Ja takowych nie posiadam, więc ciężko jest mi to stwierdzić, ale mogę za to powiedzieć na przykładzie, dajmy na to, moich piegów, że naprawdę teraz ta ilość, którą mam, widzę, że przykrywa wszystko pięknie. Teraz damy sobie ociupinkę samego podkładu, żeby troszeczkę tam przyciemnić. Jak widzicie, ten kolor już się powoli dostosowuje, ale ociupinkę damy, żeby nam się tutaj jednak tak ta twarz nie wybielała. No powiem Wam, że to chyba była największa ilość, słuchajcie, kropelek dotychczas na mojej twarzy. Ja nigdy tak dużo nie stosuję. Nie wiem, jak to widać w kamerze. Ja tutaj w świetle widzę, że faktycznie jestem nieco ciemniejsza na szyi, na dekolcie, ale powinno się to też tutaj ładnie wyrównać. Jak widzicie, on naprawdę fajnie ma fajne krycie. Myślę, że śmiało będę mogła za chwilkę jeszcze dorzucić ociupinkę podkładu, dać go po prostu troszeczkę więcej. Czekam chwilę, nie patrzę, bo wiecie co, naprawdę trochę mnie to światło troszeczkę denerwuje. Ja mam wrażenie, że ja tutaj jestem przebielona, a tu już widzę, że jest naprawdę w miarę okej. Jestem może minimalnie jaśniejsza na twarzy, a w kamerze wyglądam na białą prawie. No, to prawie wyglądam na białą, ale myślę, że możemy śmiało przechodzić do dalszego ciągu makijażu. Ok, teraz nie przygotowałam, widzę sobie, żadnej bazy. W takim razie użyję po prostu tego jasnego cienia. Czekajcie, zdejmę pazłotko. Będę używała tej paletki. Jeżeli chodzi o pędzelki, przygotowałam sobie dosłownie 3 pędzelki. Jeden jest to nowość z New Look'a. To jest taki pędzelek i 2 pędzelki moje ostatnio ulubione. Jeden, który, przepraszam, dostałam od Tomasza. To jest ten 16 i 17, który sobie sama dokupiłam z NYX'a. I biorę najjaśniejszy, słuchajcie, cień. Za chwilkę też zrobię sobie brwi. Myślę, że już kolorek tutaj powinien być ok. Jeżeli chodzi o to, co widzę w lusterku, jest naprawdę w porządku. Także jeżeli wydaje Wam się przebielona, to po prostu kwestia światła. Niestety. Myślę, że jest ok. Teraz może skupmy się na brwiach, ponieważ one mnie troszeczkę denerwują. Są
Są po prostu za jasne. Mam nadzieję, że to będzie u Was też widoczne. Biorę cień z paletki Sofix i po prostu przyciemniam, tak jak widzicie. Jadę po prostu po swoich brwiach, a cień to jest Lakes. Dobrze, nie daję go zbyt dużo, ponieważ jest to dość ciemny cień. Przejdźmy teraz może po prostu do makijażu oka. Tak jak mówiłam, chcę wykorzystać tą paletkę. Niestety tutaj nie mogę jej pozasłaniać, więc muszę Wam tak pokazać. I wykorzystam sobie, może zacznę od tego cienia Chocolate Orange, albo nie, tego Cookie Dough. Ok, i dam sobie tutaj na załamanie powieki od zewnętrznego końcika oka. Tak jak mówię, światło mam tutaj po prostu masakryczne, więc wybaczcie mi, jeżeli coś będzie tutaj nie tak widoczne jak trzeba, ale oby tylko chociaż kolory było widać, jakie mają nasycenie. Nie jestem zadowolona z tego światła, naprawdę. Nie no, wkurza mnie strasznie to światło, tu wyglądam inaczej i tu wyglądam zupełnie inaczej. Także z Waszej strony pewnie będzie to jeszcze inaczej. Teraz biorę Chocolate Orange, strzypuję nadmiar i od zewnętrznego kącika również po załamaniu. Ok, tak by wyglądało skończone w pewnym sensie oko. Teraz bym dodała tego właśnie takiego wściekłego 21 i to jest ten taki piękny róż, najmocniejszy, i chciałabym go dać tutaj na zewnętrzny kącik oka przy załamaniu. On pomimo iż w paletce, słuchajcie, wydaje się być takim mocnym, to na powiece on wcale aż tak mocno nie wygląda. Ale już przy kilku aplikacjach tego cienia naprawdę jest widoczny ten efekt, jaki chcemy faktycznie uzyskać. Teraz biorę jeszcze raz najjaśniejszy cień z tej paletki Smashboxa i tutaj u góry wyrównuję sobie, żeby mi tutaj za wysoko ten kolor nie poszedł. Jakby to wyglądało, nie wiem, ale w tej kamerze naprawdę nie podoba mi się. Po prostu mi się nie podoba strasznie to światło. Jestem strasznie, ale to strasznie przebielona. To, dobrze, teraz naniosę sobie, słuchajcie, tak się zastanawiam, co by sobie tu nanieść. Może faktycznie ten nowy? Nie wiem, korci mnie ten albo ten, ale w sumie może wykorzystajmy sobie ten tutaj taki miedziany. Ja spróbuję chyba jednak nałożyć go palcem. Bardzo fajna, bardzo fajnie się go aplikuje na palec i położę go na środek mojej powieki. No i powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten efekt, naprawdę. Dołożę jeszcze ociupinkę, bo chciałabym, żeby ten efekt miedziany był dość widoczny. Bardzo ładny cień, polecam Wam. Powiem Wam, że nigdy nie miałam pojedynczych cieni z NYX-a. To jest dokładnie ten cień i on się nazywa PS09 Fireball. Taki wąziutki pędzelek i tego najjaśniejszego cienia z paletki Pixi dam tutaj, aby rozświetlić troszeczkę kącik oka. A to jeszcze zróbmy sobie w ogóle od razu kupidyna. Zobaczcie, jaki to fajny daje efekt. I tak jak mówię, no przekłamuje mi tu światło. Słuchajcie, ja tu jestem po prostu biała jak... Nie wiem, od czego to zależy. Jestem biała jak... Jak mąka. Okej, tak by wyglądało oko i tak jak Wam mówiłam, dałam sobie właśnie tego jasnego z tym troszeczkę brązowym cienia tutaj na łuku pidyna i to naprawdę bardzo ładnie podkreśla. Aczkolwiek niestety, ale chyba światło mi tu wszystko odbiera, bo tak jak mówię, ja strasznie jestem przebielona. Ok, zanim całkowicie nam zajdzie światło, ocieplmy sobie twarz tym tutaj brązerem z paletki Smashboxowej. Ociupinka tych dwóch, miks dwóch rozświetlaczy tutaj u góry na kości policzkowej i za chwilkę poprawię je jeszcze, słuchajcie, tym rozświetlaczem ze Smashboxa z paletki Plus Vlada. Tak by to teraz wyglądało. Czekajcie, przyciemnię jeszcze nos. Nie wiem, co ja muszę wymyśleć, żeby to nagrywanie tutaj jakoś
jakoś szło, bo jest tragedia ze światłem, naprawdę jest po prostu tragedia. Okej, co by tutaj jeszcze dołożyć? Może tego ciepłego brązu spróbuję dać na dolną powiekę. Uwierzcie mi, tu już tak zachodzi słońce, że ja tu za chwilę prawie nic nie będę widziała. Okej, chowam tą palecie. Ja Wam ją bardzo, bardzo gorąco polecałam, polecam i polecać będę. Damy sobie ociupinkę tego rozświetlenia pięknego z tej paleci i zrobię to, myślę, że tym pędzelkiem z Essence, bo faktycznie nawet ostatnio Wy zauważyłyście, że coś nie tak mi się nabierał ten rozświetlacz na pędzelek od Magdy Pieczonki. Nie wiem dlaczego, ale faktycznie muszę przyznać rację osobie, która mi to napisała, że faktycznie jakoś jakby ten pędzelek zjadał produkt. Zanim jeszcze w ogóle cokolwiek będziecie mogły widzieć, to zastosujmy sobie tą nowość, czyli nasz najnowszy tusz. Czekaczka jest normalna, czyli taka włochata. Tak ona wygląda. Zobaczcie, jak choineczka. No i jedziemy. I jedziemy, ja sobie tylko przesunę, słuchajcie, lusterko i zobaczymy, jaki będzie efekt. Tusz ten oczywiście ma, fajnie pachnie, ma pogrubiać i wydłużać. Na pewno fajnie rozdziela, ale fajny, fajny tusz. Może nie dałabym 15 funtów, bo jednak efekt nie jest wow. Nie jest taki wow jak w przypadku na przykład tego Unlimited. Bo powiedzcie same, że no nie jest. Za chwilę Wam pokażę jedną pomalowaną. Porównacie z drugą i przypomnijcie sobie ewentualnie mój test tego tuszu z Unlimited z L'Oreala. No jednak chowa się tutaj ten znyksa. No i zobaczcie, tak wygląda pomalowane oko i tak wygląda drugie niepomalowane oko. Także naprawdę znikoma jest różnica, więc na pewno ja tego tuszu Wam nie do końca polecam. Nie do końca polecam, bo za kwotę 15 funtów naprawdę możemy kupić tusz, przy którym efekt osiągniemy wow. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma takie rzęsy jak ja. Niewidoczne, cienkie, krótkie. Naprawdę. I nie ma ich zbyt wiele, to jednak przy tej szczoteczce. No chyba, że musiałabym się namachać i dać kilka warstw. Być może. Bo z tego co widzę, to jednak ten tusz nie zasycha dość szybko. Ale na przykład dla mnie ten efekt w ogóle nie jest efektem wow. Jest to po prostu normalny efekt wytuszowanych rzęs. Okej, i teraz jedyne co nam zostaje, słuchajcie, to usta. A na usta myślę, że chyba powinien nam tutaj pasować ten metalik. Zwłaszcza pod te metaliczne oko. Tak znośnie pachnie. No i jedziemy. Pada deszcz chyba znowu. Jeżeli chodzi o efekt końcowy, podobają mi się te usta. Produkt już zasycha, bardzo ładnie współgra z okiem. Naprawdę ładnie to wygląda. Może mogłam dać nieco więcej bronzera, więc naprawmy to. Dajmy jeszcze ociupinkę, ocieplenie, ale zrobię to może tym drugim tutaj, tym takim skośnym pędzelkiem. Może będzie mi to tutaj jakby bardziej widoczne. Że jest kontur. I ja myślę, że chyba wystarczy. Tak jak mówię, tutaj przekłamane jest dość bardzo światło. Jeszcze dam troszeczkę na brodę. Bardzo jest przekłamane światło, ponieważ ja w tym świetle wyglądam tutaj w telefonie na białą, a zaufajcie mi, że kompletnie, ale to kompletnie nie jestem. Jest naprawdę ładnie ocieplona, ładnie wykonturowana, można powiedzieć nawet twarz. Jest bardzo ładny kolor na oku i do tego bardzo fajnie pasujące usta. Jedyne co mi brakuje, to jeszcze troszeczkę może rozświetlenia na łuku Cupidyna. Widzicie różnicę? Tak wygląda moja opcja makijażu. Przy wykorzystaniu tych produktów, zobaczcie, jak wyglądają policzki. Wyglądają one następująco. Nie wiem, jak mam się Wam pokazać, w jakim świetle siedzę naprzeciwko okna. To jest dokładnie, słuchajcie, światło dzienne w tym momencie. No niestety nie jestem w stanie ugrać żadnego innego. Także tak by wyglądało oko. Ocencie same, jeżeli chodzi o tusz, o cienie.
cień z NYXa, ten taki metaliczny, efekt metalicznych ust bardzo mi się podoba. Nie wiem, czuję suchość na ustach, to na pewno. I teraz zrobimy sobie takie króciutkie, ale bardzo króciutkie podsumowanie. Więc tak, jeżeli chodzi o tusz, może niekoniecznie. Fajny, normalny, całkiem normalny tusz, bez żadnego efektu wow. Także cieszę się, że mogłam go przetestować, ale niekoniecznie Wam go polecam. Jeżeli chodzi o tą paletkę, to tak jak powiedziałam, dość naprawdę fajne rozświetlacze. Zaraz Wam jeszcze zesłoczuję, pokażę Wam, jak to wygląda na swatchach. Takie to są kolorki. Tak wygląda to na ręce, także naprawdę jakościowo bardzo, bardzo fajne są te oświetlenia. Pixie by Petra, Luminizing Lovelies. Tak ona wygląda. Jeżeli chodzi o paletkę Sofix Revolution, to ja już Wam mówiłam, że jest bardzo fajną paletką. Ma naprawdę tutaj szerokie pole popisu, więc ja Wam ją bardzo gorąco polecam, bo jest bardzo fajną paletką. Jeżeli chodzi o primer, słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale może dla jakichś, wiecie, dla wizażystek, osób, które spędzają ileś godzin na makijażach, może to być, myślę, fajne. Natomiast ja nie widzę różnicy pomiędzy tym, jak się maluje przed, a jak z użyciem tego, a jak bez użycia. Także fajnie jest to mieć, sobie to przetestować. Fajne jest uczucie na pewno na skórze używając tego produktu, bo ładnie cera pachnie, skóra pachnie kokosami po prostu. Więc to jest dla mnie tylko jedyny plus, ale bez tego produktu bym się mogła obejść. Jeżeli chodzi o te kropelki, bardzo faktycznie fajnie spisują się do krycia. Naprawdę możemy osiągnąć dość wysokie, dość mocne krycie. Mi zakryło to kilka piegów, fajny produkt, także polecam. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to Wam go gorąco polecam. Jest przepięknym rozświetlaczem, myślę, że jest bardzo uniwersalnym. Nie ma w sobie żadnych drobinek, nie jest chamski. Jest bardzo fajnym rozświetleniem, zwłaszcza dla osób, myślę, opalonych, ale nie tylko, bo dla bladej skóry również on się fajnie sprawdza. Tak wygląda na palcu, tak wygląda na dłoni. Także przepiękny, przepiękna nawet można by powiedzieć tafla, naprawdę taka ciepła, ciepła, złoto-różowa, taka przepiękny, przepiękny odcień. Ja się bardzo mega się cieszę, że mogłam go nabyć. Polecam Wam go bardzo gorąco. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o podkład Evaline, to ja już mówiłam, że jest to dla mnie podkład numer jeden i nie zamieniłabym go póki co na żaden inny. Face Effect. Uwielbiam, uwielbiam te wykończenie, uwielbiam ten produkt. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, usta, to na pewno sprawdzę, jak on się będzie spisywał. Jeżeli chodzi o kolor i jego metaliczność i aplikacje, to naprawdę wszystko, wszystko super, także produkt ze Sleeka, macie tam chyba, ja nie wiem, ale z 5 albo z 6 odcieni, matte mi metallic i ja mam metalized rose, nie wiem, czy cokolwiek nawet będzie widać. Także polecam, bardzo, bardzo fajny, ciekawy produkt i fajny odcień. No i rzecz ostatnia, paletka ze Smashboxa, polecam Wam bardzo gorąco do ocieplania, do konturowania, również do oczu. Bardzo, bardzo fajna opcja. I co? No i to chyba wsio. Także ja praktycznie dzisiaj jedynym produktem, jaki można powiedzieć, że wcale nie musiałabym go posiadać, to jest dokładnie ten tusz, który dostałam free. Po teście tego tuszu nie zakupiłabym go na pewno. Także tak by się to spisywało. Dajcie znać, jak Wam się podoba makijaż. Ja bardzo Was przepraszam za fiszujące światło, ale zaufajcie mi, że zrobiłam maks możliwości, jaki tylko mogłam, żeby jakoś to wyglądało. Postaram się jeszcze oczywiście to poprawiać. Dziękuję Wam za chwilę uwagi. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. I do usłyszenia. Bajo!